Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Przepraszam za szumy, troszeczkę wieje. Słuchajcie, szybki strzał. Słuchaj, dostałem szampon od Neoxala, od Grzegorza, którego serdecznie pozdrawiam. Z innym kolorem. Wącham, pachnie chyba tak samo. Mam wrażenie, że jest trochę gęściejszy, ale nic, wjeżdżamy. Zobaczymy, jak się będzie myło tym szamponem. No tak, jest gęściejszy, zdecydowanie. Wjeżdża teraz tutaj 60 ml. Tak. A może i nie. Kurczę, musiałbym przynieść tamten. Pierwszą wersję. Albo ostatnią, bo była pierwsza, później druga, trochę płynna chyba. Bardziej płynna. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak samo się myje, jak szamponem tym. Tamten jest bar. Ten jest taki, kurczę, wpada w czerwone. Tamten, który wyszedł pierwszy, wpada żółte, pomarańczowe. I gdzieś mi tutaj bańka przecieka, ale to jest moja wina, bo przeciąłem przy odpakowywaniu. Więc muszę ją położyć tak, a później sobie ten szampon przeleję. Co ja chciałem? A, nalać wodę, zobaczmy. Oczywiście 10 literków, standardowo wiadomo, widać jaka rękawica. I lecimy z bałaganem. O, już się zaczyna ciepło przed świętami, kurczę. Dzisiaj środa u mnie, więc ma być cieplej na święta, co mnie bardzo cieszy. Teraz jest w okolicach chyba 8 stopni. O, ładnie się pieni. O, jeszcze kawał wody. I to zimna, także zmarznę trochę. Okej. Dojeżdżamy. Standardowo dobijemy myjką, żeby wymieszać maksymalnie szampon. Okej. I teraz co? Na auto najpierw wleci z pianownicy. Tutaj jest 1 do 20. Zobaczmy. Ładnie, fajnie, gęsto. Naprawdę, jak na szampon, super, zobacz. I tak właśnie się myje. Tak dziadzia właśnie teraz myje. Najpierw wstępnie tę pianownicę przeznaczyłem na... Przepraszam. Przeznaczyłem na właśnie szampon. Do piany też jest spoko, ale wolę ją przy szamponie, bo ma wąski strumień i inaczej wyrzuca niż pianę. O, rękaw podwijamy, ale zimna, ale zimna. O, luksus, kurde. Elegancka. Później przejdziemy na drugą stronę i tam bez pianownicy sprawdzimy też piankę. Zobacz, nie no, kurde, mistrzostwo. Teraz tak, tutaj leży Quick Detailer, jaki nie powiem, pojawi się. Oczywiście tu jest kanapka, kanapki, kanapki, ale no ostatecznie jedziemy. No, nie no, super, zajebiście. Zapach, słuchaj, chemiczny, tutaj się nic nie zmieniło, a szkoda, znaczy dobrze, że się nie zmieniło nic z szamponem. Jakby był jeszcze dodatkowo jakiś przyjemny zapach. Nie wiem, czy ten, kurczę, z pierwszej wersji nie był przyjemniejszy. Naprawdę, ale to, mówię, musiałbym przynieść, a nie mam czasu, bo za chwilę jadę na trening. Jestem, można powiedzieć, troszeczkę nieprzygotowany, jeżeli chodzi. Wskoczyłem tak szybciutko, żeby umyć i zobaczyć, jak się będzie zachowywał szampon. Na razie jest mega poprawnie. Fajny poślizg. Zapachu nie czuję, bo wiaterek wieje, także mi go zabiera. Ok, i teraz zrobimy jeden myk. Jeden mały myk. Pójdziemy na drugą stronę. Na suchym panelu chcę zobaczyć poślizg. Pobór wody. Druga strona. I zobaczymy tutaj na drzwiach. Suchutko. He, malina. Zajebiaszczo, słuchaj. No, nic się nie zmieniło. Tak naprawdę można powiedzieć. Nie wiem, czy nie jest bardziej skoncentrowany, bo pierwsza wersja, którą dostałem, była właśnie w takim koncentracie, tak skoncentrowana. Druga była bardziej płynna. Idealnie, perfekcyjnie. Dobra, płyczymy. Okej. No, dlaczego powstaje ten film? Bo dużo osób do mnie pisało: dziadzia, czy macałeś już... Macałeś. Czy używałem? Ja tak mówię. Czy macałeś już tę nową wersję szamponu od Neoxala? Kurde, no. No nie. I Grzegorz
wysłał mi szamponik i chyba coś tam jeszcze, nie pamiętam co. Dobra, sprawdzamy. Pajeczka. Idę na drugą stronę, jeszcze spłuczę. Szlak mnie trafi z tym wężem od Kerchera. To jest po prostu takie dziadostwo. Idealnie. Także słuchaj, no jeżeli chodzi o szampon, tak jak widać, moim zdaniem nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że chyba, o wieje, że prawdopodobnie jest bardziej skoncentrowany, jest gęściejszy odrobinkę. Kurczę, mam go tutaj, nie mam go niestety. No dobra, słuchaj, jak dla mnie, mega poprawny, zajebisty. Tak jak to przy 737. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!